Jeden i drugi laser widzi wszystkie kolory, więc jesteśmy w stanie nimi usuwać wszystkie tatuaże, makijaże, paryżne. Główna różnica między nimi to skuteczność. Laser nanosekundowy jest już bardzo skuteczny, ale pikosekunda jest dwa razy skuteczniejsza. Pomimo więc tego, że laser pikosekundowy ma cenę dwa razy wyższą za sesję, to długofalowo wychodzi dokładnie na to samo. Bo jeśli statystycznie na przykład ten tatuaż nanosekundą był usunięty w ciągu 4-8 sesji, tak laser pikosekundowy z tym tatuażem poradziłby sobie w ciągu 2 czy 4 sesji. Więc niby płacisz dwa razy więcej za sesję, ale masz dwa razy szybciej efekt niż normalnie.